Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od czerwca. Od jakiego czerwca, powiedzą Państwo? No jest czerwiec, a on zaczyna od czerwca. Nie od czerwca 2019 roku, ale od czerwca 2014 roku. Szanowni Państwo, dokładnie za 4 dni minie 5 lat od momentu, kiedy w tygodniku Wprost ukazały się zapisy nagrań z rozmów polityków w restauracji Sowa i Przyjaciele i z restauracji Amber Room w Polskiej Radzie Biznesu. Dziś Rzeczpospolita opublikowała swoisty publiczny szantaż wystosowany przez Marka Falentę, który stał za tymi nagraniami, choć jeszcze nie wiemy, kto za nim stał. Do tego też się pewnie w którymś momencie doskrobiemy. I Falenta w tym piśmie jasno sugeruje, że jeśli obecna władza nie zapewni mu wolności, to on zapewni publice informacje o tym, kto za nim stał. Czytaj, przedstawiciele obecnej władzy, dawnej opozycji. Przedstawiciele obecnej władzy mówią, że Falenta jest oczywiście niewiarygodny. I fakt jest faktem, człowiek skazany może całkowicie wiarygodny nie jest i z pewnym dystansem powinno się podchodzić do wszystkiego, co mówi. Jakkolwiek zastanawiam się nad serią przypadków, które towarzyszyły temu, co się działo 5 lat temu. Pan Marek Falenta handluje węglem z Rosją. Poprzedni rząd jasno mówi, że zrobi wszystko, by powstrzymać import węgla z Rosji. W tym momencie przez przypadek zaczyna się nagrywanie polityków. Nagrywanie polityków doprowadza do upadku rządu. Przez przypadek dokładnie ta sama metoda jest zastosowana do obalenia ekipy, która rządziła na Węgrzech. Zapis nagrań ukazuje się w tygodniku, którego właściciel kilka tygodni po katastrofie smoleńskiej biegnie do ambasady Rosji i informuje, że chciałby przyznać nagrodę roku tego tygodnika prezydentowi Rosji. Beneficjentem wszystkich tych nagrań jest władza, która przez wiele lat czyni z Rosji największego wroga, mówiąc, sugerując, że to właśnie Rosja odpowiada za katastrofę w Smoleńsku, czyli cudzysłów za zamach w Smoleńsku, która to Rosja przestaje jednak być wielkim wrogiem tegoż ugrupowania politycznego, gdy tylko zdobywa ono władzę. Więcej, to ugrupowanie polityczne wchodzi w różne mniej lub bardziej oficjalne alianse, rozmowy, konsultacje dokładnie z tymi ugrupowaniami, które przez Rosję są wspierane. Seria zupełnie niewiarygodnych przypadków. No dobrze, ale to było 14 czerwca tamtego roku, 2014, w dalekiej epoce, której już nikt nie pamięta, trwały Mistrzostwa Świata piłkarskie w Brazylii. Dzisiaj mamy rok 2019, również czerwiec i za 3 dni, według wszelkiego prawdopodobieństwa, za 3 dni plus 4 miesiące zdecyduje się los Polski na najbliższą dekadę i o tym już za chwilę. Dokładniej o stanie mobilizacji opozycji porozmawiam z Barbarą Nowacką. To jest czas, kiedy poznaje się ludzi. To jest czas, kiedy trzeba pokazać charakter. Potrzebujemy zmiany pokoleniowej. To będą wybory, w których wystawimy szeroką reprezentację młodych ludzi. Niezbędna nam jest ich energia. Najwyższy czas, żeby wzięli odpowiedzialność za swoją własną przyszłość. Gwarantuję wam jedność. Koalicja jest i będzie. Razem do Senatu i razem do Sejmu, bez żadnych bloków i kalkulacji, zmobilizowani, profesjonalni i zjednoczeni dla wspólnej sprawy, dla Polski i dla wolności. Pani Barbara Nowacka, witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli koalicja jaka? Zobaczymy, koalicja. Ale czyli jest? Koalicja będzie. Już pierwszy krok wydarzył się w sobotę. Nie, to było połknięcie.
Jakie połknięcie? Połknięcie Nowoczesnej do końca przez... Rozmawiałam wczoraj z Katarzyną Lubnauer. Nie sprawiała wrażenia osoby połkniętej ani skrzywdzonej. To świadoma decyzja partii. No nie, Katarzyna Lubnauer zapewniła sobie właśnie start z jedynki albo z dwójki z Łodzi. Więc ale nie o to chodzi w polityce, żeby zapewnić sobie start z jedynki czy z dwójki, tylko o możliwość realizacji swoich celów politycznych. A słyszała pani słowo tratwa? Podobno słowo tratwa jest bardzo popularne w okolicach opozycji w tej chwili. Nie wiem, w jakich okolicach pan bywa. W moich okolicach jednak popularne jest słowo marzenie, plan, program, kampania, działanie. I plan na co? Plan na to, co zbudować w Polsce po PiS-ie. W jaki sposób uratować gospodarkę. Na początku będzie czteroletni, bo tyle trwa kadencja. W jaki sposób naprawić edukację. Co zrobić ze służbą zdrowia, która leży. W jaki sposób poprawić szanse na dobre mieszkanie, rozbudować infrastrukturę przedszkolno-żłobkową. To są tematy. Wszystkie... sprawy być może dla Polski, a nawet na pewno dla Polski najważniejsze. Wszelako z żadną tych spraw nie ruszycie, jeśli nie wygracie wyborów. No. Otóż rozmawiałem z paroma osobami z okolic koalicji, dzisiaj trochę wirtualnej, albo może koalicji, której INSPE albo INSTATUS. Tak, zaczyna się ona tworzyć i ja chcę, bo nie chcę szerzyć defetyzmu, ale eufemistycznie rzecz mówiąc, ja nie wyczuwam nadmiernego entuzjazmu. Niech pan zmieni rozmówców. Z kim mam gadać, no żeby usłyszeć wiarę? Niech pan porozmawia ze Schetyną. To jest człowiek, który... Schetyna wierzy? Schetyna ma plan, Schetyna wierzy i Schetyna go chce zrealizować. Niech pan porozmawia z Rafałem Trzaskowskim, który wygrał w Warszawie, w którym jest silna wola walki. Niech pan porozmawia z Bartkiem Arłuchkowiczem, który pokazał, jak można tyrać w kampanii. Proszę porozmawiać z Joanną Muchą, z którą widziałam się wczoraj, która to oczywiście zmęczona kampanią, ale pełna planów, nadziei i działań na przyszłość. Z Małgorzatą Kidawą-Błońską, która notabene przejeździła, była na większej ilości spotkań niż połowa kandydatów. Mówię zupełnie kandydatek, serio. Tak. Tu niech pan poda część Polski. Dorota Niedziela, posłanka Platformy Obywatelskiej. Świetny wynik w Małopolsce. Jeszcze parę nazwisk. Powiem, dlaczego proszę o następne nazwiska. Jeszcze parę. Krzysztof Brejza. Proszę bardzo. Z naszej strony, lewej sceny politycznej wystarczy. Pan ze mną porozmawia oczywiście. Katarzyną Lubnauer, Moniką Rosą, Adamem Szłapką. No. Super. Wie pani, dlaczego prosiłem o więcej nazwisk? Żeby ukryć tych, z którymi rozmawiam i którzy zdecydowanie są mniej optymistyczni, jak rozmawiają bez kamer. No ale dlaczego są mniej optymistyczni? Bo mówią, że w partii nie wierzą w zwycięstwo. To może oni nie wierzą, bo ja spotykam tych, którzy wierzą w zwycięstwo, którzy też wiedzą, że jeżeli nie wygra się tych wyborów, to możemy zapomnieć nie o tam miejscach w Sejmie, bo to jest drugorzędne, tylko o szansie na zbudowanie przyszłości dla naszych dzieci. Ja się absolutnie z panią zgadzam. Dlatego jestem, powiem zupełnie szczerze, jestem przerażony tym, że mam wrażenie, iż mamy do czynienia, trochę metafora a propos wydarzenia ze Stadionu Narodowego dzisiejszego, że mam wrażenie, że mam w dużym stopniu do czynienia, mamy do czynienia z drużyną, która jeszcze nie wyszła z szatni, a już straciła wiarę w wygraną. To ja spotykam zupełnie innych ludzi. Po pierwsze, 4 czerwca byliśmy w tym samym miejscu, czyli byliśmy w Gdańsku i spotkałam masę osób, które nie są czynnie zaangażowane w politykę, ale to są ci ludzie, którzy z nami stali na masie protestów, brali w nich udział, organizowali 4 lata praktycznie walki o lepszą Polskę i w nich jest... Ja się naprawdę miałam takie obawy pojechać, a w nich było tyle nadziei. Słuchajcie, my już jesteśmy, przychodzą do nas ludzie, piszą, spotykamy ich na ulicy, w autobusach, no dzieje się. Co mamy robić? Dajcie nam ulotki, program, my się nie boimy, my nie wymiękamy. Rozmawiałem z tymi ludźmi w tym samym Gdańsku, byłem na tym samym długim targu, na którym była pani i na którym odbywała się tamta demonstracja i prawdę mówiąc miałem z tyłu głowy taką myśl, Boże, całe szczęście, że ci ludzie nie słyszą, co politycy mówią prywatnie. To mówię panu, musi pan zmienić rozmówców. To ja spotykam takich, którzy już planują swoje kampanie, którzy zastanawiają się, w jaki sposób zagospodarować tych wszystkich. Na przykład Joanna Mucha, która mówiła, zgłaszają się do mnie ludzie, mówią, już ci chcemy pomóc. Tylko teraz szykuje się tak, żeby ich nie stracić, żeby już wymyślać działania, zadania, tematy, z którymi będziemy mogli ruszyć, kiedy ruszy oficjalna kampania. Ale właśnie, bo wspomniała pani o Grzegorzu Schetynie, który mówi w sobotę, musimy pojechać w teren, musimy gadać z ludźmi, świetnie, zgadzam się, musimy odwiedzać gminy, miasta, miasteczka, wioski, super, żeby usłyszeć, czego chcą ludzie i wtedy 31 sierpnia przedstawiamy program. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że 31 sierpnia, czyli to jest 43 dni
przed wyborami i 46 miesięcy z okładem po wyborach. Przez... Trochę późno, co? Nie, nie. Moment. Przez długi czas wszyscy, czy to w Inicjatywie Polska, w Nowoczesnej, w Platformie, jeździliśmy z różnymi tematami. Byliśmy w bardzo wielu miastach, miejscowościach, miasteczkach, odbyliśmy bardzo dużo spotkań. Braliśmy udział w demonstracjach i tych wielkich, ogólnopolskich, gdzie spotyka się ludzi z całego kraju, ale bardzo często w tych mniejszych, czy to pod sądami, czy czarnych protestach. Do wielu nie dojechaliście. Do wielu trzeba będzie jeszcze dojechać. To w czym jesteście gorsi niż PiS? Po pierwsze, podchodzimy uczciwie do wyborców. W tym jesteście gorsi? Nie, nie, w tym jesteśmy znacznie lepsi. Podchodzimy uczciwie do wyborców, wobec czego nie opowiadamy andronów. Jesteśmy gorsi w tym, że nie kłamiemy to, co PiS robi. Przyzwyczaił do tego ludzi, że będą oszukiwać, mówić półprawdy. My będziemy mówić otwarcie, nie będziemy populistami. Na pewno nie będziemy populistami, którzy nie dotrzymają obietnic. No nie, no mówicie, że wszystkie rzeczy... No najpierw mówicie, że zrobicie to, co PiS... To, co PiS, to jest populizm, a wy utrzymacie wszystko, co PiS, ale w związku z tym nie jesteście populistami. Nie, nie. My mówimy, po pierwsze, że niektóre rzeczy, które już zostały zrobione, odbieranie ich byłoby zwyczajnie złe i szkodliwe. I tak, utrzymamy 500+. Tak, będziemy dbali o to, żeby nikt nie był, nie czuł się w Polsce wykluczony. Tylko nie po pisowsku, ale z drugiej strony zdobędziemy pieniądze. X, którzy biorą te 500, oglądają wiadomości, dzień w dzień, są rozstrzeliwani pisowską propagandą. Wy z całym szacunkiem, bo ja nie tylko tego nie bagatelizuję, tylko podkreślam sens tego, ale wpadniecie do tego miasteczka, do tej wioski, będziecie z tymi ludźmi gadać. I pokazujemy im program, wyższe płace, pokazujemy im program naprawy szpitali, naprawy edukacji. Powie, ta Nowacka albo ten Kowalski fajnie, sensownie gadają. Po czym o 19.30 usiądą przed telewizorem i idzie raz to samo. I następnego dnia to samo. I tak będzie dzień po dniu, dzień po dniu. I tak będzie. Natomiast nie zamierzamy się tym zrażać. Ja wiem, tylko czy bo to jest, jeżeli by tak miało czy można pokonać tę machinę? Trzeba ją pokonać i im szybciej ją pokonamy, tym większa szansa na lepszą przyszłość dla dzieciaków. Tak, to jest wielki problem, jaki mamy dzisiaj z propagandą, którą sieje PiS, bo to nie to, że oni uczą, że my jesteśmy źli. Oni uczą, to wczoraj Joanna Mucha słusznie zauważyła, po kampanii swojej, ciężkiej takiej kampanii, że uczą do nienawiści. Media publiczne uczą do nienawidzenia ludzi opozycji. Ale z tamtej kampanii lubelskiej pani Muchy i zresztą nie tylko z tej kampanii wynika, że problem koalicji, która znowu co do zasady ma sens, jest to, że cała masa energii została przeznaczona na walkę w ramach tej samej listy. No. I tutaj zabrakło mądrości. Wie pan, gdyby jeszcze faktycznie ci kandydaci walczyli między sobą o głosy ludzi, robiąc silną kampanię, to ja bym jeszcze rozumiała ten sens. Ale patrzę dzisiaj ze zdumieniem, jak spora część kandydatów nie robiła kampanii praktycznie żadnej. I to był błąd, że oni walczyli wyłącznie o swoje miejsce, a jak już mieli miejsce, to nie robili nic. Z jakiegoś punktu widzenia nawet słusznie, i dlatego, bo powchodzili. No, niektórzy powchodzili, niektórzy nie powchodzili. I dlatego faktycznie dzisiaj mówimy o dobrych kampaniach Brejzy, Czarłukowicza, czy Muchy, czy Niedzieli, czy Róży Thun, które były kampaniami bardzo energicznymi i bardzo blisko tego prawdziwego człowieka, do którego trzeba dotrzeć. PiS dociera do nich gigantyczną propagandą, gigantycznymi transferami socjalnymi i masą nieprawd. My musimy iść z prawdą, z odpowiedzialnością i obudzić tych, którzy nie poszli głosować. A jak pani mówi, musi my, to którzy to są my? Wszyscy, którzy są po stronie prodemokratycznej. Ja wiem, ale właśnie wszyscy, czyli? Wszyscy, czyli dzisiaj Platforma Nowoczesna, mam nadzieję, że PSL, mam nadzieję, że SLD, mam nadzieję, że Zieloni, Inicjatywa Polska i w końcu mam nadzieję, że część przynajmniej z Wiosny Biedronia. A co jest podstawą tej nadziei? Rozmowy z ludźmi, którzy głosowali na Wiosnę Biedronia, którzy mówili, głosowaliśmy, żeby się policzyć. No to już żeśmy się policzyli. I? A my, i szału nie ma. No szału nie ma, ale był komunikat sobotni pod tytułem Tworzymy, pan Biedroń zapowiada, tworzymy następną koalicję. Ja przepraszam, ja mam taki ból. Teraz się odwołuję do pani know-how lewicowego. Mam taki ból cały czas tłumaczenia w mediach kolejnego łączenia lewicy. Były takie możliwości, były takie oferty. Teraz nie ma? W 2015 roku podjęliśmy pierwszą próbę. Niestety Roberta nie było z nami, jak się okazało, potem głosował na Nowoczesną. W 2016 roku pierwszy projekt Ratujmy Kobiety, zapraszam wszystkie środowiska lewicowe, które mają to w programach, liberalizację prawa aborcyjnego, dostępność do antykoncepcji, w ogóle prawa kobiet, współpracujmy. Nie było takiej woli. Przerabialiśmy to w wielu różnych sytuacjach, po czym dowiedzieliśmy się, że to nie była wojna Roberta,
Roberta i on się będzie liczył. Kiedy wynik liczenia wyszedł słabo, Robert zapowiada kolejne łączenie się lewicy. Przerabialiśmy to. Dzisiaj wyborca lewicowy, czy wyborca sensu? SLD, czy wyborca zielonego, to jest za późno. Dlaczego? Bo trzeba było robić 2 lata temu. Zaraz, wtedy łączyć środowiska. Ale Koalicja Europejska Obywatelska, jak ją zwał, tak ją zwał, jeszcze nie istnieje i nie jest za późno. Ale tam Koalicja jest za późno. Obywatelska zaistniała, zafunkcjonowała i przyniosła dobre zwycięstwa w miastach. Koalicja Europejska przyniosła 37% głosów, pokazała, gdzie się sprawdza, a przede wszystkim ludzie od dłuższego czasu nie zajmowali się kłóceniem partii z partią tak naprawdę. Pokazywaliśmy to, co wspólne. I oczywiście różniąc się czasami, zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Tracz Zielonych, potrafiliśmy opowiedzieć o naszym wspólnym marzeniu. Natomiast to, czym się zajmowała część lewej strony, to było krytykowanie siebie nawzajem, najazdy personalne, niepotrzebne. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby w Polsce istniała silna, progresywna, lewicowa partia, która porywa duszę. Tylko ani jej nie będzie przy PiS-ie, ani nie będzie jej w takich warunkach, kiedy do stołu siada się nie za 5:12, tylko 5:12, gdzie udało się... Co, czemu służy pani zdaniem ta oferta? Ona wynika z niewiedzy, naiwności, czy... Ależ Robert nie jest ani naiwny, ani nie brak powiedzy. Myślę, że to jest stricte kalkulacja polityczna, która polega na tym, że Robert teraz wykaże dobrą wolę, że chce jednoczyć lewicę. Ale się nie uda. No bo się nie może udać. Dobrze. Bo jest za późno, bo nie wyobrażam sobie, żeby wielu ludzi w SLD chciało w tej chwili, widząc swoją szansę na powrót do parlamentu razem z Platformą, gdzie wiedzą, że część ich wyborców już tak wybrała. Już wybrała tak nie tylko w 2015 wybierając Komorowskiego, już wybrała Trzaskowskiego w Warszawie czy Jaśkowiaka w Poznaniu. I teraz chce głosować na tych, którzy wygrają z PiS-em, którzy załatwią ich postulaty dotyczące emerytur chociażby, czy w końcu emerytur mundurowych. Jak podpisuje się pod tą logiką, że sytuacja jest rzeczywiście absolutnie dramatyczna i samo ryzykowanie, choćby się ryzyko miało nie zrealizować, samo ryzykowanie, że czy PSL, czy Wiosna, czy jakaś koalicja lewicowa wpadną pod 5% próg, czy 8% próg, nieważne, i głosów zabraknie, jest szaleństwem i skrajną nieodpowiedzialnością. I zgadzam się z tym. Natomiast z drugiej strony, żeby być adwokatem drugiej strony, pani mówi część Wiosny, ale przecież, że tak powiem, w kodzie genetycznym ludzi Wiosny, wystarczyło czytać to, co pisali na Twitterze całymi miesiącami, jest, jeśli nie nienawiść, to głęboka niechęć do Schetyny, do Platformy. Nie przesadzajmy. W kodzie genetycznym PSL-u, jak słyszę, jest to, żeby nie lubić ludzi z Wiosny. Czy to nie jest tworzenie układu dysfunkcjonalnego, który nie zagra, kiedy we wrześniu, w październiku trzeba będzie wyjść na pole bitwy? Mówiąc szczerze, kod genetyczny troszeczkę dłużej się koduje niż 4 miesiące. I w momencie, kiedy lider Wiosny przyjął strategię atakowania i takich czasami słabych drwin z Grzegorza Schetyny, no to nic dziwnego, że wszyscy podążyli tym śladem. Natomiast tam w Wiośnie też są ludzie, którzy bardzo chcą realizować swoje cele polityczne, którzy wierzą, że ta wspólnota będzie miała sens i którzy nigdy się nie posunęli do ataków personalnych. Zobaczymy, czy będą chcieli współpracować na listach koalicji. Proszę też pamiętać, że jest Partia Razem. Partia Razem, która będzie startowała samodzielnie i uważam, że dla zdrowia sceny politycznej... Pan Zandberg powiedział, że jest otwarty na tworzenie koalicji, więc może... Ale otwartość na tworzenie koalicji Razem może się... Będzie oddzielnie może Razem się będzie łączyło z częścią Wiosny. I to wcale nie będzie taki niezdrowy scenariusz, bo wiadomo, że i tak... No będzie, bo skoro to są demokracje, to są kolejne prawdopodobne procenty, które wylądują pod progiem. I tak będą w okolicach progu. I tak Razem będzie startowało oddzielnie, bo taką mają logikę działania. I rozumiem, że część wyborców będzie, tych bardzo lewicowych, będzie tu jednak chciała na nich zagłosować. Zabranie im tej nadziei, że mogą sobie zagłosować na lewicę, nawet jak ona nie wejdzie, ale danie perspektywy jest istotne. Natomiast znaczna większość tych wyborców będzie chciała, moim zdaniem, głosować na siłę, która będzie antypisowska. A wartością byliby ci ludzie z Wiosny, którzy też się sprawdzili w kampanii, też nie są spaleni konfliktami. Ci, którzy przyszli do tej polityki, bo uwierzyli, że będzie z Robertem ta inna polityka. Już teraz widzą, że nie do końca będzie inna polityka, no bo te zagrania są, powiedziałabym, dosyć ze starych, znanych mechanizmów. Zrzeczenie się mandatu? No, chociażby zrzeczenie się mandatu.
cudzysłów. Myślę, że to też część ludzi zasmuciło, zaskoczyło. Mówienie o zwycięstwie wtedy, kiedy tego zwycięstwa nie ma. Wow. I parę innych rzeczy. No, myślę, że dla nich to też nie jest komfortowa sytuacja i chcą wygrać z PiS-em. Jak pani widzi rolę samorządowców? Tak w realu, jak to ma wyglądać? O, myślę, że po pierwsze będą wspierać. Myślę, że część samorządowców, i tu nie mówię o tych absolutnie pierwszoligowych prezydentach i prezydentkach wielkich miast, ale chociażby czasami wiceprezydenci, czasami dobrzy radni, będą chcieli startować w wyborach parlamentarnych ze swoim doświadczeniem, spokojem, kompetencjami, też innym profilem, przyniosą sukcesy liście wyborczej. Jak to, bo konstruowanie takich list koalicyjnych to jest koszmar. Czy jest jakiś sposób? No jest. No jest, no jest, to, czy, jest to ciężka czy jest jakiś sprawa. Sposób na, że tak powiem, ułatwienie tego tworzenia? Choćby ten plan, który miał pan Borowski. To jest jakiś sensowny postulat, do którego można by wrócić? Czyli nie wiem, SLD niech ma same czwórki albo dwójki, PSL trójki? Czy... Zbyt wiele jest elementów, które muszą być uwzględnione, żeby było to takie łatwe. Bo jeżeli założymy, że na przykład Nowoczesna ma same czwórki, to musielibyśmy pamiętać, że są interesy poszczególnych miast i okręgów wewnątrz okręgów, które też muszą być odpowiednio reprezentowane. Zależy nam na równej reprezentacji kobiet i mężczyzn i robić się to będzie niemożliwe, bo dana osoba jest przypisana. Jakiś algorytm by się przydał do tego wszystkiego. Co? Moim zdaniem to problem bezupełny, to znaczy nierozwiązywalny, natomiast do tego potrzebna jest mądrość polityczna. A kiedy poznamy nazwiska? Umiejętność ludzi. Cofnięcia się czasami partii i zrozumienia, że te wybory to nie będą walka, to nie będzie walka o jedynkę dla Nowackiej czy Lubnauer, to czy kogokolwiek innego. To łatwo powiedzieć, bo akurat ja bym nie bagatelizował tej perspektywy, bo dla Nowackiej, Lubnauer, Kowalskiego i Malinowskiego to jest też sprawa życiowa. Czy ja będę w Sejmie, czy będę? Nie. No dla pani nie może sprawa... nie, bo pani ma z czego żyć, ale dla wielu nie. Nie. My nie jesteśmy w polityce. Perspektywa, że nie wejdą albo wypadną, jest katastrofą życiową. Katastrofą życiową dla nas wszystkich będzie to, jeżeli okaże się, że nasze partykularyzmy, czyli zresztą mówię, że nie takie w sumie fantastyczne życie posła, bo ciężko jest być posłem przy PiS-ie, który generalnie stosuje praktyki mobbingowe, gdzie są duże wymagania i oczekiwania społeczne, ciężka kampania, że to będzie ważniejsze niż cele, które nas do polityki przywiodły. Proszę pamiętać, wszyscy ci, którzy są dzisiaj w polityce, nie przyszli dlatego, że to jest tak fajnie, tylko dlatego, że wiedzie ich jakaś idea. Czy to jest Grzegorz Schetyna, który angażuje się od czasów swoich młodzieńczych, czy to jest wspomniana już Katarzyna Lubnauer, czy ja nam o coś chodzi. Nie o swoje miejsca w Sejmie, tylko o lepszą Polskę. Może, ja zresztą powtarzam tę formułę, którą pani powtarza, ale... Cieszę się, że pan dobry wzorców korzysta. Tak, bo to oczywiście pani była tym źródłem. Ale zastanawiam się, czy nie popełniamy oboje błędu, ponieważ wszyscy... Może to jest element histerii pod tytułem, jak już będą przegrane następne wybory, to już zdarzy się katastrofa. Właściwie skąd to wiemy? A stąd to wiemy, że widzimy, ile szkód dzieje się na poziomie relacji międzyludzkich. Jeżeli te media, media pisowskie... Te gorsze jeszcze mogą być? Oczywiście, tak? bo jeszcze gdzieś w ryzach trzymana jest agresja. To, co się wydarzyło przy Paradzie Równości, tak, tam policja bardzo często odpuszczała, ale jeszcze broniła i ochraniała. Jeszcze sądy działają w miarę niezależnie. Jeszcze nauczyciele mają odwagę opowiedzieć, że był też Lech Wałęsa, a nie tylko Lech Kaczyński bohaterem. Jeszcze, kiedy idziemy do lekarzy, będą oni decydować o naszym zdrowiu zgodnie z wiedzą naukową, nie zawsze z sumieniem. Wyrzut narzucony im przez Kościół, czyli będą postępować jak lekarz, a nie jak dochodny. Może być tak, że po wyborach zaczną się kłopoty gospodarcze i władza będzie skupiona w 95% na ich rozwiązywaniu. Jeżeli... oni próbują zbudować państwo jednak totalnie kontrolujące. Jeżeli zaczną się kłopoty gospodarcze... To dlaczego połowa Polaków wcale nie ma poczucia, że dzieje się coś złego? Bo jeszcze ich nie dotknęły zgubne skutki tego, co się może wydarzyć. Bo to też, o czym my mówimy, to są czasami abstrakcje. Jak często ludzie chodzą do sądów i jak często tam spotykają się z jawną niesprawiedliwością polityczną wprost. Jak często rodzice widzą, na ile dzieci w szkołach są indoktrynowane przez to, co się dzieje. Jak często ma się refleksję, taką jak niestety część elit ma, że oglądają telewizję publiczną dla żartu. To nie jest żart, to jest katastrofa, która się dzieje, która zaszczepia nienawiść Polaka do Polaka i Polki do Polki. I te zgubne konsekwencje potem będą nie do odbudowania. I o tym mówię, o zapewnieniu takiej bezpieczeństwa i przyszłości. Tylko żeby to zrobić, my nie możemy tylko mówić, ach, PiS jest taki straszny, tylko po pierwsze, pokazywać na tych realnych przykładach, jak to się ma do portfela, dlaczego ich rząd
rządy powodują taki wzrost cen energii, a my będziemy robić lepiej? Dlaczego są tak potworne kolejki w służbie zdrowia i jak ma się do tego ich sposób gospodarowania i w ogóle filozofii myślenia, pani, z edukacją i tak dalej? Pani jest z Warszawy, że tak powiem oryginalnie, tak. Czyli okręg warszawski. Zobaczymy. Ja naprawdę nie będę się upierać przy żadnym okręgu, bo mi nie zależy na moim dobrym miejscu, mi zależy na dobrym wyniku listy. A naprawdę jedno drugiego nie wyklucza. To na jakim miejscu w Warszawie pani zależy? Mi zależy na dobrym miejscu dla ludzi z Inicjatywy Polskiej. O tym, o to będę zabiegać. Zależy mi na mocnych listach i na tym, żebyśmy mogli wygrać z PiS-em. A naprawdę, miejsce nowackie jest dużo mniej istotne niż wynik. Więc proszę się, oczywiście, że będę zabiegał, żeby to było miejsce takie, które mi daje szansę na zrobienie dobrej kampanii. Ale nie upieram się, że będę startowała koniecznie z Warszawy. Bo pewno znajdę, poradzę sobie i pewno będę w stanie pociągnąć listę w wielu innych miejscach. Barbara Nowacka. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. A już za chwilę perspektywa bardziej lewicowa, Magdalena Środa? Chyba równie lewicowa. Perspektywa równie lewicowa, Magdalena Środa. I zwyciężyliśmy! Wygraliśmy! Jesteście nie do zatrzymania! Udowodniliśmy, że da się, że można i wiosna to zrobiła! My już zwyciężyliśmy! Wyklucza pan możliwość współpracy z Koalicją Europejską? Wykluczam. Wiosna chciałaby zaprosić wszystkich tych, którzy marzą o Polsce nowoczesnej, otwartej, postępowej, bez wykluczeń, którzy chcieliby budować jedną wielką, zjednoczoną koalicję, siłę, przymierze dla przyszłości postępowej Polski. I kolejny gość, pani profesor Magdalena Środa. Dzień dobry. Podejrzewam, że wiem, na kogo pani głosowała w wyborach, które mieliśmy 15 dni temu. Na Danutę Hübner. A, czyli na Koalicję Europejską. Tak, ja pracowałam z Danutą Hübner. Znaczy starałam się ją wspierać. A nawet przedtem próbowałam przekonać przewodniczącego Schetynę, że... No to wielu was było, ze 140 tysięcy, prawda? Tak, tak, dużo nas było, ale gdyby Danuta była jedynką, to myślę, że te wybory też trochę by inaczej wyglądały. Ona by, pracując, pociągnęła mocno tę listę. A ponieważ nie będzie pani Danuty Hübner na liście jesienią, czy tak mniej więcej ma pani podejrzenie, na kogo by pani chciała głosować? Ja teraz, szczerze powiedziawszy, skończyłam okres krytykowania przewodniczącego Schetyny. W którym momencie? No tak, powiedzmy 12 godzin temu. A dlaczego? Co się stało 12 godzin? Znaczy nie uważam, że trzeba tak naprawdę wziąć się do pracy. Te wybory pokazały kilka pozytywnych elementów. Odsłoniły jakby młodych ludzi, którzy zebrali sporo głosów. No i pokazały, gdzie jest słabość, gdzie jest siła. Więc, gdzie jest słabość? No słabość jest niestety cały czas w układaniu list, które to układanie list oparte jest na cały czas takich układach towarzysko-kolegowych. Chyba nie. No wie pani, jeśli pani mówiła na przykład przed sekundą o tej jedynce na przykład w Warszawie, która nie budzi, jeszcze nie budziła pani entuzjazmu, to nie był układ koleżeński, to był układ partyjny, polityczny. Tak, oczywiście tak, no, ja to rozumiem, rzecz jasna, ale ja myślę, że gdyby przewodniczący Schetyna był trochę silniejszy, to mógłby trochę więcej wynegocjować, bo rzeczywiście tak się stało, że w czasie tych wyborów najwięcej de facto wygrało SLD, najmniej wkładając. Więc nie to, że jakoś źle się stało, ale uważam, że w czasie tych wyborów więcej młodych i skutecznych ludzi myślących o Europie mogło dostać trochę więcej szansy albo trochę więcej wsparcia, a na pewno byłoby dobrze, gdyby kandydaci nie zwalczali się w tak okropny sposób, jak na przykład, czego byłam świadkiem, zwalczano w Warszawie Danutę Hübner i to są niepotrzebne. Ale to pani ma rację, tylko że chyba... walka o swoje leży za bardzo w naturze ludzkiej, żeby listy koalicyjne nie skazywały ludzi na friendly fire, prawda? No tak, ale umówmy się, że jeśli jest taka sytuacja, bo bardzo często jak się rozmawia z tymi kandydatami, nie, pisowcy, prawdziwa walka to była na liście. Jeśli jest taka sytuacja, że na scenę wchodzą osoby z listy i wchodzi, nie ma oczywiście pana Cimoszewicza, bo to jakby chyba było poniżej jego godności, żeby być obecny w czasie tych wyborach, albo żeby rozdawać ulotki na ulicy, rozmawiać z ludźmi, on do takich rzeczy pewno uważa, że to nie jest właściwe działanie. I wchodzi na scenę
pan Halicki i wchodzi pani Kamila, a Danuta Hibner nie jest dopuszczana do wejścia na scenę. No takich faktów mam przynajmniej ze 20. Ale bardzo nie jest dopuszczana? Nie jest dopuszczana, nie, po prostu... Nie jest zaproszana, czy nie jest nie dopuszczana? Nie stoi pod sceną i nie jest... No, nie, dobra. Nie, zapomnijmy o tym. Było za dużo nieczystych, złych gier w tych wyborach i trzeba z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Co się stało 12 godzin temu? Ja rozumiem, że tak trochę... Wczoraj mieliśmy duże wieczorne posiedzenie Kongresu Kobiet i osób zaprzyjaźnionych, analityczek, polityczek i tak dalej. I to jest wniosek. I to jest wniosek. A to jest cholernie ciekawe, niech pani więcej o tym łaskawie powie. To było spotkanie jakby półprywatne i zamknięte, ale zastanawialiśmy się nad różnego rodzaju taktykami. To znaczy nam przede wszystkim zależy na tym, żeby promować kobiety. Nie kobiety po prostu, bo pewno nikt z Kongresu Kobiet nie będzie promował Beaty Szydło, czy tych kobiet, które są przeciwniczkami praw kobiet i w ogóle procesów emancypacji, ale mamy bardzo dużo kobiet, które mają doskonałe wyniki i chodzi o to, żeby je bardziej wesprzeć. A czy pani mogłaby powiedzieć tak, bo ja rozumiem, że badań statystycznych nikt nie robił, ale na pani nosa to w kręgach, gdybyśmy wzięli, nie wiem, 100, 200 czołowych postaci w Kongresie Kobiet, to jakby pani sobie myślała, że jaki był rozkład poparcia dla poszczególnych ugrupowań spośród tych 200 osób? Na pewno większość to była wiosna Roberta Biedronia. Większość to była wiosna Roberta Biedronia. A czy myśli pani, że to grono, w którym panie, państwo panie, bo nie wiem, czy to było jednopłciowe, czy nie, zastanawialiście się wczoraj, co dalej, to myśli pani, że ten wniosek pani jest wnioskiem wspólnym? Tak. Myślę, że tak. To znaczy będziemy chciały wspierać kobiety bez żadnych nowych alternatyw. Oczywiście mamy nowych alternatyw, czyli żadnej nowej partii, żadnego nowego ugrupowania i tak dalej, bo to na to nie ma szans, nie ma żadnych możliwości. Również nam zależy na silniejszym wyeksponowaniu tematów związanych z ekologią przede wszystkim. One nie były tak... Ekologia to może nie jest wielki problem, tylko zastanawiam się, czy to jak jest teraz, największy problem, jak teraz to... przedstawiciele PSL-u słyszą nas, to mówią, środa się chce przytulić do Koalicji Europejskiej, uciekamy. Ja jestem przytulona do wszystkich ugrupowań, które mają charakter prodemokratyczny, antyautorytarny, proeuropejski. Czyli PSL się mieści w tych trzech na przykład? PSL jest taką partią, która, jak wiadomo, jest dosyć układową partią, więc ja myślę, że to jest problem PSL-u. Według mnie na tych wyborach PSL wyjątkowo wygrał, dostał 3 mandaty, to jest naprawdę wiele, gdyby startował sam. Pewno nie dostałby nic, bo PiS... Ale raczej nie wyrażali jakoś tak nadmiernie hałaśliwie poczucia wdzięczności. Nie wyrażali, oczywiście odgrażają się Koalicja Polska, co to znaczy Koalicja Polska, w ogóle ten pęd na tworzenie koalicji wydaje mi się kuriozalny. Mówi koalicji... pani tylko o PSL-u? Nie, mówię o wszystkich po kolei również. O panu Biedroniu też. To też? Też, oczywiście. A proszę powiedzieć, nie pytam o nazwiska, ale jest to ciekawe, wśród osób, które popierały wiosnę, bo pani profesor, wchodząc tutaj, zajmując miejsce i kiedy leciał ten materiał z panem Biedroniem, jak on wykrzykiwał, jaki wielki sukces, to pani jęknęła takie, o Boże. I tak się zastanawiam, czy chodziło o to, że my puszczaliśmy, czy że on krzyczał. Nie, no to była bardzo kuriozalna scena z tych wyborów, jak wiadomo, bo 6% w porównaniu do oczekiwań to była według mnie kompletna porażka. I radość, że jesteśmy trzecią siłą polityczną, no rzeczywiście to jest niby trzecia siła polityczna, ale w wyborach euro to nie jest taka koniecznie trzecia siła. Znaczy, tym bardziej, że ja postawiłem taką tezę, że pogoda na tego typu ugrupowanie była, do tego dwie historie z tej kampanii, czyli jazda PiS-u po gejach, plus historia z pedofilią w kościele, powinny jeszcze obie te historie dać wiośnie noszenie. No to są różne historie, prawda? Bo ja mam takie wrażenie, że kiedy PiS zaczął atakować tajemnicze LGBT, co nie wszyscy wiedzą dokładnie, co to jest. Według badań wynika, że 1/4 w Polsce wie, co to jest. No to sporo nawet, ale 3/4 nie wie.
Więc wtedy myślę, że był taki sygnał do PiS-u, że rodzice, dzieci LGBT jakby ruszyli, prawda? Znaczy były marsze, były protesty i tak dalej. I PiS bardzo wyraźnie odpuścił. Natomiast rzeczywiście ten, trudno powiedzieć, że to był atak na Kościół, to było po prostu odsłonięcie prawdy o Kościele, spowodował taki syndrom oblężonej twierdzy, prawda? I mobilizacja była... Nie, tylko mówię, że w formie... To po tamtej stronie tak, ale po tej myślę, stronie to że też to pewno w wiośnie, powinno być powietrze pod skrzydła. Wiośnie Roberta jest pewien problem, który polega na tym, że tam startowało bardzo dużo świetnych osób. Nie wiem, Zielona Góra, Anita Kucharska-Dziedzic, prawie zerowe pieniądze włożone w kampanię, 35 tysięcy głosów. Naprawdę to są wielkie sukcesy. A pani mówi, że był problem? No, problem polegał na tym, że Robert Biedroń według mnie popełnił dwa, to już są radykalne błędy. Przez całą kampanię de facto promował, takie miałam wrażenie, niemal wyłącznie siebie, nie pokazując tych dobrych ludzi wokół niego. No i teraz są te nieporozumienia wokół jego mandatu europejskiego. Wszystko jest jasne, tu nie ma nieporozumień. To znaczy, on twierdzi, że są nieporozumienia, to znaczy on twierdzi, że on powiedział i obiecywał wszystkim, że on rzeknie się mandatu Parlamentu Europejskiego, kiedy dostanie mandat Parlamentu Polskiego. Muszę pani prezydent powiedzieć, bo jednak... A ja to zrozumiałam zupełnie inaczej. No, wszyscy to zrozumieli i to jest dla mnie jednak dość niezwykłe, ponieważ pan Biedroń jest popierany, a na początku to było 16%, jak wynikało z sondaży elektoratu, więc bardzo, bardzo, bardzo duża grupa ludzi, generalnie przez ludzi bardzo inteligentnych. Jednak kłamać im prosto w oczy i liczy się wtedy na co? Wie pan, może też nastąpiło takie nieporozumienie, bo ja po prostu dla mnie to było dosyć oczywiste. Natomiast być może trzeba sprawdzić różne jego wypowiedzi. Być może tak było, że on deklarował, że on złoży mandat europejski wtedy, kiedy dostanie mandat do Parlamentu Polskiego. Ale no, są takie dwa dziwne miejsca. Jedno to było takie, że ja na przykład nie głosowałabym na Roberta Biedronia, który zadeklarował, że to, o co walczy, jest fikcyjne. Bo jeśli ktoś deklaruje, że idzie do Parlamentu Europejskiego, to ja go traktuję poważnie i wymagam od niego jakiegoś projektu pracy w tym parlamencie, a nie zrzeczenia się od razu mandatu, bo jak mówię, to trochę tak. Czyli tam jakbym, to było niepoważne, a to jest krętactwo. Jakbym wychodziła za kogoś za mąż tylko po to, żeby się z nim rozwieść. To jest ten rodzaj. A drugi element, który według mnie jest po prostu kontrskuteczny zupełnie, to mówienie, no ja będę w tym parlamencie, chyba że na mnie zagłosujecie. Jak zagłosujecie, to wtedy się zrzeknę tego mandatu, więc to nie są ruchy, które jakkolwiek wzmacniają zaufanie. To jaka jest emocja wśród tych... Pani koleżanek, może też kolegów, którzy głosowali na Wiosnę i oni... Czy wie pan, jest na pewno pewne zagubienie. Znaczy są osoby, które twierdzą, że rzeczywiście tak było, że Robert Biedroń twierdził, że dopiero się zrzeknie mandatu, kiedy dostanie mandat do polskiego parlamentu. On ma oczywiście swoje mocne argumenty, że będąc w parlamencie będzie miał sposób finansowania partii, że będzie obecny w mediach. Mi się to wydaje dosyć wątpliwe, bo z Parlamentu Europejskiego, jeśli już tam naprawdę się poważnie traktuje, przypadkiem takim jest właśnie Danuta Hibner, ona się zajmuje rzeczami, które mediów nie interesują w Polsce, jedynie chyba Ryszard Czarnecki. Bo on był wahadłowy. On właściwie trudno powiedzieć, on miał chyba rozdwojenie w ogóle, że on i tam był, i tutaj był. Także to nie jest sposób na podtrzymywanie partii. Jest dużo osób, które osiągnęły bardzo dobre rezultaty, bardzo ciężko pracując. Ja też wspierałam dziewczyny warmińsko-mazurskiej, Monikę Falej na przykład, które naprawdę przejechały ten cały teren i wykonały fantastyczną robotę i cieszą się zaufaniem. No i teraz pytanie, jakby co z nimi? Oni są wszyscy trochę w zawieszeniu. Tak, ale teraz pytanie brzmi, ponieważ trudno wymagać od pani, od paru osób, których nazwiska pani wymieniła, to teraz wyrzeknijcie się swoich poglądów. Wiadomo, że nikt się nie wyrzeka swoich poglądów. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę mechanikę funkcjonowania tej industrii propagandowej, dość obrzydliwej, pisowskiej, wiemy, że każdy, choćby nawet pozornie, zbyt radykalny tekst, zbyt radykalna wypowiedź, powoduje gwałtowną reakcję tamtej strony, żeby wystraszyć, czyli zmobilizować własny elektorat. Pytanie brzmi, czy za stwierdzeniem postanowiłam mniej krytykować, a może nawet popierać w paru punktach
Grzegorza Schetynę, idzie też refleksja pod tytułem może z pewnego typu radykalizmu, na tych parę miesięcy lepiej czasem zrezygnować, żeby nie rozwalić... Tak, tej... ale oczywiście no, ja nie zawieram żadnych układów z panem przewodniczącym, ale rozumiem tak trochę teoretycznie, że to taki wiążący układ. Ja uważam, że pan przewodniczący powinien jednak starą techniką Jarosława Kaczyńskiego wycofać się troszeczkę do tyłu. To, co robi Kaczyński razem z Macierewiczem swego czasu, i to jest bardzo skuteczne. Po drugie jednak postawić na młodych ludzi, a nie tylko i wyłącznie na układy partyjne. Popatrzeć się, kto w tych wyborach naprawdę pracował, kto naprawdę zdobył dużo głosów. A zająć się jakby lekko wymianą swojej kadry. No lekko, czy... Bo pan, jak pani mówi Kaczyński, to jednak on zastosował wariant no, całkiem radykalny. On powiedział dla dobra swojej władzy i władzy mojej partii... Nie zamierzam dawać szczegółowych rad, ale chciałabym, żeby koalicja oparła się na jakichś badaniach. W partii Kaczyńskiego prowadzenie badań, posiadanie doradców, którzy naprawdę są kompetentni, jest na porządku dziennym. Natomiast mam wrażenie, że koalicja, która jest jednak potęgą, za mało opiera się na badaniach różnych środowisk, jak do nich dotrzeć i tak dalej. Ma za mało doradców, innych niż starzy koledzy przewodniczącego. No jednym słowem, to powinna stać się naprawdę partia, czy koalicja, czy ugrupowanie dużo bardziej nowoczesne. Oczywiście będzie duży kłopot, bo jeśli ta koalicja otworzy się na przykład na te kobiety, które startowały wiośnie i nie będą już chciały, chociaż to nie jest oczywiście przesądzone, no to będzie znaczyło, że programowo jakby koalicja musiałaby się trochę bardziej otworzyć na progresywne ugrupowanie i wtedy straci PSL. Pytanie oczywiście, czy lepiej stracić PSL, które w mojej już była taka wypowiedź pana Sawickiego, że oni mogą... No ale to wszyscy się odłączyli. Wszyscy się odłączyli, ale... się odcinali. Ale to się wszyscy odcinali. A proszę powiedzieć, tam Obrona też się odcinała, Młodzież Polska też się odcinała i w koalicję weszła, kiedy dostała określone frukty. Nastrój jest... czymś z jednej strony nieuchwytnym, ale z drugiej strony jest szalenie istotnym, a często kluczowym elementem całej politycznej układanki. I próbuję dzisiaj, rozmawiając ze swoimi gośćmi, zadać to pytanie, czy pani, chodząc po ulicach, albo wczoraj rozmawiając w gronie Kongresu Kobiet, czy pani czuje wiarę w zwycięstwo, czy nie? Tak. Tak? Tak. Ja w swoim gronie czuję, na pewno. Wiarę w zwycięstwo. Nie w ocalenie tyle, ile się da, tylko w zwycięstwo. Nie druzgoczące, ale powiedziałabym w takie zwycięstwo, w ramach którego PiS nie dostanie większości konstytucyjnej i w ramach którego będziemy... Czyli to jednak mówimy w tym momencie o zminimalizowaniu porażki, a nie o zwycięstwie. Panie redaktorze, ja po prostu muszę być jednak realistką. Czyli i w zwycięstwo pani nie wierzy. Czy pani Magdalena Środa wierzy w to, że opozycja wygra wybory w Polsce jesienią? Tak, wierzę. Magdalena Środa wierzyła tylko w to, że PiS nie zdobędzie większości konstytucji. No trzeba korzystać z takich argumentów, żeby mobilizować ludzi jak najbardziej, a nie rzeczywiście ten nastrój ponury, który jest jakoś coraz bardziej mnie martwi. My jesteśmy w sytuacji naprawdę dosyć dramatycznej, to znaczy narzędzia, którymi dysponuje PiS, są po prostu niewiarygodne. Już abstrahując od tego, że rzeczywiście rozsądnie opiera się na badaniach, jest pod tym względem bardzo nowoczesny, bardzo naukowy. No, niestety inne ugrupowania są znacznie mniej nowoczesne. To posiada takie narzędzie jak propaganda. No, jak widzimy to, co się dzieje w telewizji partyjnej w tej chwili, a to jest kilka kanałów, no to jest coś zupełnie niewiarygodnego. Więc mobilizacja po stronie koalicji czy innych ugrupowań, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało jeszcze, musi być ogromna i też bym chciała apelować o zaprzestanie tego czarnowidztwa i jednak nakręcenie pewnego entuzjazmu, ale do tego potrzebne są pewne konkretne zmiany. Ja bym chciała tam zobaczyć trochę nowych twarzy. Chciałabym jednak, oczywiście to jest mój punkt widzenia, większe otwarcie. Chciałabym zobaczyć wczoraj na paradzie przewodniczącego Schetynę. A wie pani, że to byłoby samobójstwo dla niego? Wiem, ale ja myślę, że trochę tak jak się mówi o Rafale Trzaskowskim, że ruchem samobójczym było podpisanie tej deklaracji LGBT. W Warszawie nie, ale dla partii to były kłopoty, ponieważ Warszawa nie jest Polską, a Polska nie jest Warszawą. No może tak, ale jeśli nie będziemy pokazywali, że postęp polega nie tylko na tym, że mamy coraz bardziej nowoczesne marki samochodów, ale również na tym, że nasza świadomość jest bardziej egalitarna i bardziej wolnościowa, to zostaniemy takim rozwiniętym w sensie być może gospodarczym czy technologicznym krajem, w którym ci, którzy są najbardziej progresywni, będą bali się powiedzieć,
o jakimkolwiek prawie wolnościowym dla kogoś, bo od razu zostaną potraktowani jako po prostu burzący porządek społeczny. Wczoraj na przykład na paradzie było to nabożeństwo. Nieszczęsne według niektórych. Kościół od razu się odezwał. No, ja uważam, że to jest taki rodzaj być może trochę prowokacji, ale który pokazuje... katolicyzm, znaczy Kościół katolicki nie ma monopolu na religię, tylko nie, ale to jeśli już mamy zastosować do tego elementarne standardy. Bardzo jesteśmy, nie, to są elementarne standardy polskie. Jesteśmy tak strasznie wrażliwi na coś, co się nazywa ewentualnie obrażanie uczuć religijnych. A ja teraz religijnych. W ogóle nie mówiłem o obrażaniu. Jeśli zastosujemy do tego elementarne standardy rozsądku, to wiadomo było, że to... Ale... może to sprowokować, choć podkreślam, że oczywiście skrajna ogólnopolska histeria w przypadku demonstracji 50-80 tysięcy, różnie mówią, ludzi z powodu jednego incydenciku, jednego, jakby to powiedzieć, egzotycznej postaci jest całkowicie niepoważne. Ale mamy do czynienia z takim mechanizmem propagandowym, z jakim mamy, i trzeba to przyjąć do wiadomości. No tak, ale z drugiej strony jest jakby więcej skandalu, mam teraz takie wrażenie, wywołał ten incydent na Paradzie Równości, a właściwie w Miasteczku Równościowym, niż na przykład pedofilia w kościele z pewnego punktu widzenia. No oczywiście ona wzbudza, ale po prostu nawet taki jeden przypadek, gdyby się zdarzył w kościele, to powinna być z tego powodu jakaś rewolucja obyczajowa. Mamy a to jest, asymetrię godności. Jak premier Morawiecki kłamie, to jakby też nic się nie dzieje. Natomiast jak z drugiej strony cokolwiek wolnościowego się wydarzy, to jest niezgodne z rozsądkiem, to trzeba uważać, bo tamta strona nas zaatakuje. Nie można już być aż tak rozsądnym. Tamci, to znaczy strona antydemokratyczna, pozwala sobie na wszystkie bez wyjątku ruchy i poglądy i zachowania. I z tego powodu nie jest w żaden sposób karana, tylko paradoksalnie odnosi sukces. Jak my będziemy się tak bez przerwy chować i mówić, nie, słuchaj, to nie jest rozsądne, to nie jest poważne, to po prostu uważajmy, bo nas zaatakują. No nie możemy tak, nie możemy tak funkcjonować. Jak mi się wydaje, jednak w tym kraju trzeba też normalnie oddychać. Mamy prawo do nieporozumień, mamy prawo do różnych wpadek, ale mamy też prawo do, nie wiem, eksperymentowania. Na tym polega korzystanie. To jest dobry punkt do puenty, tym bardziej, że od tego zacznę rozmowę z konserwatystą za chwilę, czyli z panem Pawłem Kowalem. Magdalena Środa, która wierzy w zwycięstwo, ale także w to, że PiS nie zdobędzie większości konstytucyjnej. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Paweł Kowal za sekundę. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. I mój kolejny gość, doktor habilitowany, profesor Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Widział Pan te zdjęcia z nabożeństwa, albo czegoś, co udawało nabożeństwo przy okazji Parady Równości? No chyba raczej udawało nabożeństwo, bo przyjrzałem się kościołom protestanckim. Nie ma kościoła protestanckiego, który by używał do swojej liturgii katolickiego mszału i nakrycia głowy w postaci durszlaka. A czy to jest coś, co zasługuje na cokolwiek więcej ponad taki gest? Problem jest w tym, jeśli ktoś jest politykiem i to się dzieje w przestrzeni politycznej, bo nawet jeżeli polityk nie odpowiada sam za to i nie ma z tym żadnego związku, bo zakładam, że większość polityków, czy to liberalnych, czy lewicowych, czy prawicowych, nie ma z tym żadnego związku, to polityk zapytany musi mieć do tego polityczny stosunek. Czyli musi umieć to potępić. Jakimkolwiek. Mi na przykład brak. Nie będzie nazwisk. Oczywiście, że nie będzie nazwisk, ale uważam, że politycy liberalni, ci, którzy są bardzo zaangażowani w te kwestie wolnościowe LGBT, powinni byli się odezwać w sobotę. Dlatego, że odzywają się, i ja też się odzywam, na przykład w sprawach jakichś prowokacji faszystowskich czy nazistowskich. Znaczy, po pierwsze, muszą być równe reguły gry, a poza tym polityk musi mieć polityczne stanowisko w sprawach, które są ważne dla opinii publicznej. Tak, tylko po prostu wystarczy powiedzieć, potępiam to i tyle. I to tylko jest... czy my nie budujemy dość fałszywej symetrii? Co innego jest, czym innym są race nad całym miastem i ryk faszystowskich haseł, a czymś innym durny happening
jakiegoś dziwaka, bo chyba do tej kategorii należy to, z czym mieliśmy do czynienia w sobotę. No dobra, to nie porównujmy tego, żebyśmy nie wchodzili w to, co jest symetryzmem. Czy ten polityk na przykład teoretycznie, prezydent Warszawy ma przepraszać za każde głupstwo zrobione przez każdego uczestnika? Nie, przepraszać nie musi. 40-50 tysięcy. Szczerze mówiąc, przepraszać nie musi, natomiast zapytany może powiedzieć, może to potępić. No, tak jak się potępia różne, po prostu polityk to jest część działania polityka. Potępianie i pochwalanie. Polityk działa swoimi ustami, mówi. Im przekazuje innym, którzy na niego patrzą i biorą z niego przykład, co jest dobrym wzorem, a co jest złym wzorem. Ja tylko tego oczekuję. A czy praktyczna wskazówka z tego nie powinna... Nawet myślę, że przepraszać nie powinien, bo przepraszanie za rzeczy, na które nie ma żadnego wpływu, no tak, czasem robi wrażenie takie komiczne wręcz. Po prostu trzeba powiedzieć, jaki się ma stosunek do pewnego zjawiska. To zjawisko z całą pewnością miało, ja mogę to powiedzieć i nie mam co do tego wątpliwości, miało ugodzić wierzących. W obecnej sytuacji, napiętej sytuacji w kraju, kiedy sprawy religijne nie powinny być przedmiotem, ludzie, którzy mają poukładane w głowie, nie powinni wprowadzać teraz spraw religijnych jako głównych. Ja wiem, przecież ale, pan doskonale wie, że w Wielkiej Brytanii tutaj... kształci się dzieci tak. Jeżeli idziesz na trudne spotkanie, nie zaczynaj od polityki i religii, dlatego że możesz kogoś urazić. Po prostu za tym stoją racje społeczne, żeby był pokój społeczny. Zgadzam się, tylko znowu czymś innym jest. Na przykład, bo o tym też kiedyś była mowa, wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim, przed kamerami, przed całą Polską, przy okazji wystąpienia bardzo znaczącego polityka, i wtedy te słowa naprawdę ważą, a czymś innym idiotyczne zachowanie pojedynczej osoby. Żebyśmy, mam wrażenie, nie dali się za sekundę zapędzić w kozi róg, ponieważ czołowi politycy PiSu, przeproście, przeproście, oto właśnie ta ideologia LGBT. No nie. Nie. Zachowajmy w tym wszystkim miarę. Politycy PiSu niech sobie mówią, co chcą, ja tu nie jestem z PiSu, no, ja mogę powiedzieć za siebie. Niech mówią, co chcą, z tym, że to kreuje pewną atmosferę pod tytułem wrzucamy opozycję do narożnika, przepraszajcie, przepraszajcie, przepraszajcie. Mój Boże, ale co szkodzi po prostu powiedzieć, to jest złe zachowanie? A co szkodzi im przeprosić za zorganizowaną przez cztery... Ja wiem. Tylko my jesteśmy dzisiaj w takim momencie w Polsce, że albo ktoś będzie szlachetniejszy i zajmie się sobą... Ten szlachetniejszy to jest ten, który pierwszy przegra. Ja jesteśmy w takiej atmosferze. Nie. Szlachetny na końcu nie przegra. Niech pan nie popada w taki pesymizm, proszę. Szlachetny na końcu wygra. To znaczy dzisiaj potrzeba... Kiedy będzie końca? Dzisiaj potrzeba w Polsce normalnego odnoszenia się do zjawisk bez tego wiązania się, a ktoś powiedział, a nie powiedział. To znaczy, jak widzimy coś złego na swojej drodze, a z całą pewnością złem jest dzisiaj podniecanie napięć religijnych, kpienie z wiary i tak dalej. Ja się z panem absolutnie zgadzam. Po prostu trzeba zwyczajnie powiedzieć. Napisałem parę razy publicznie, że przeciwko prymitywnemu antyklerykalizmowi, tylko nie wiem, czy zupełnie idiotyczny incydencik wykreowany przez dziwaka, który albo to chciał wykreować tą całą sytuację, albo przyszło mu tak do głowy, podświadomie. Czy wszystko zasługuje na komentarz? Czy każde głupstwo zasługuje na komentarz? Jeśli już gra publicznie, to tak. Tak? Nawet jeśli jest głupstwem, bo tu nie ze względu na to, czy to jest głupstwo, czy to jest małe, czy duże, tylko ja postuluję, żeby się do tego odnosić, ze względu na to, jaki to już ma rezonans, nawet gdybyśmy nie chcieli, bo my byśmy pewnie we dwóch nie chcieli, ale ma, to jest obiektywny dobrze, fakt. A czy to nie jest tak, że... Ze względu na spokój społeczny. Dlatego, że w Polsce dzisiaj ktoś się musi ujmować za tym, żeby było normalnie. Nawet jeśli to będą już bardzo małe grupy osób. I ktoś musi mówić, że dzisiaj podkręcanie napięć właśnie na tej skali emocji religijnych jest najgorszym, co można w Polsce zrobić. I tyle, koniec kropka. My też już za dużo czasu tej sprawie poświęcamy. Tylko czy to nie jest unikanie... Nie, bo jest istota problemu według mnie jest gdzie indziej. To znaczy, to jest tak. Mamy wykreowaną przez państwo, sponsorowaną przez podatników wielką machinę państwa, która od rana do wieczora łże, kłamie, uprawia najbardziej ordynarną propagandę, a mamy przepraszać za incydenciki. Krótko mówiąc, nie zajmujemy się istotą sprawy, nie rozwiązujemy gigantycznego problemu, tylko zajmujemy się drobiazgami. Na zasadzie, ale pokażmy, jacy jesteśmy szlachetni. Jeszcze raz rozwałkujmy ten problem przepraszania. Przepraszać można za to, na co się ma wpływ lub co się samemu zrobiło. Ja w ogóle nie postuluję tutaj żadnego przepraszania. Znaczy, żaden z polityków Platformy ani Lewicy nie odpowiada za to, że to się wydarzyło. Może się to tylko odnieść politycznie, znaczy powiedzieć, że mu się to nie podoba, że to potępia. I to zawsze warto zrobić i pójść dalej, nie zatrzymywać się. A propos pójść dalej, czy nie oznacza to, że może
Chociaż ten... Bo u nas też z tym przepraszaniem, wie pan, jest kłopot, że ludzie nie chcą przepraszać, przepraszają jeśli jakoś tak warunkowo, że jeśli ktoś się poczuł urażony. Już z przepraszaniem w ogóle mamy w Polsce jakiś problem, ale na pewno nie ma powodu przepraszać za rzeczy, na które się nie ma wpływu. Ja wiem, chociaż organizatorzy tej parady mogli pokazać jakąś klasę wymiarze, i coś tam powiedzieć. Czy w wymiarze praktycznym to nie jest tak, że w gruncie rzeczy, które działy się na Marszu Niepodległości, rzeczy, które się działy tydzień temu w czasie parady w Gdańsku i rzeczy, które się działy w sobotę, że być może one zsumowane stanowią pewną sugestię dla polityków, że może na przykład lepiej, żeby nie chodzili w marszu, bo nie ma siły, żeby w czasie takich marszów nie zdarzały się rzeczy, których potem oni będą musieli się tłumaczyć. Dlatego niech się nie tłumaczą z marszu, niech się nie tłumaczą ze swoich poglądów, mówię o politykach, ponieważ politycy mają prawo mieć takie poglądy i nie ma nic złego w poglądzie, że ktoś uważa, że trzeba, nie wiem, zagwarantować mocniej prawa mniejszości. To jest wszystko okej. Okay. Niech po prostu odniosą się do tego incydentu, jeśli jest taka potrzeba. A potrzeba jest wtedy, kiedy sprawa robi się duża i może mieć znaczenie polityczne. I ludzie, którzy siedzą gdzieś na kanapie, nie rozumieją tych subtelności, o których my rozmawiamy, po prostu potrzebują dla swojego własnego sumienia ludzkiego i dla swojej decyzji wyborczej usłyszeć od polityka takie dwa szlachetne słowa, które mogłyby paść. Nawet pozytywnie, na przykład powiedzieć: bardzo szanuję wierzących, jest mi zawsze przykro, kiedy ktoś wierzący jest dotknięty. To byłoby super. A co szkodzi politykowi liberalnemu powiedzieć te kilka słów? U nas nie ma tej kultury rozumienia czyjejś emocji. Że ja, dla mnie i dla kogoś tam ważne są dzisiaj najważniejsze prawa może człowieka. Trudniej o tę emocję w przypadku grupy, która jest pod ścianą i to w instytucjonalizowany sposób spychana pod ścianę przez władzę. Ale ma pan rację, może za długo o tym. Jesteśmy prawdopodobnie za 3 dni plus 4 miesiące od szalenie istotnych, może najważniejszych od 30 lat wyborów. Czy widzi pan racjonalne argumenty za możliwością wygrania tych wyborów przez opozycję? Racjonalne są matematyczne, to znaczy jeżeli przyjąć, że... Matematyczne plus powiedziałbym emocjonalno-duchowe. Zacznijmy od matematyki. Dobre. Matematyka jest taka, różnica między tymi dwiema partiami jest 7 punktów procentowych, to jest więcej niż się spodziewała opozycja. Tylko że ta jedna z tych dwóch partii już chyba nie istnieje. Chwilowo musi się przegrupować, co jest naturalne. Ona była w takim stanie, że musi się przegrupować. Nad tym bym jeszcze nie ubolewał. Mają czas się przegrupować. Teraz te 7 punktów procentowych, no to oznacza, że wystarczy, żeby jedna z tych partii otrzymała mniej o 3 punkty procentowe, a druga więcej o 4. No i już ta druga może wygrać. Czyli krótko mówiąc, matematycznie sprawa nie jest tragiczna. To nie są wybory, w których możemy powiedzieć, że nie ma żadnych szans. Więc nie ma co też szerzyć pesymizmu. Zresztą podzieliłem się z panem tym na początku programu i teraz to powtórzę, bo mi się to wydaje istotne. Kiedy przyglądają się historycy sytuacjom, w których formowały się jakieś takie reżimy, powiedzmy, autorytarne, półautorytarne w historii, to często zwracają uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, zbyt długie milczenie konserwatystów i chadeków, czyli centrum, bo konserwatyści i chadecy mają takie, to są zawsze małe grupy, to nigdy nie są wielkie jakieś grupy społeczne. Ale oni którzy to są u nas? No wszyscy ci, którzy są wierni wartościom konserwatywnym, a nie popierają obecnej rewolucji. Tak. A oni jeszcze milczą? Niektórzy milczą, niektórzy mówią. Ja na przykład, ponieważ występuję bardziej jako komentator, ale wiadomo, jakie mam poglądy, staram się mówić po to, żeby za 10 lat, jeżeli na przykład zdarzy się w Polsce jakiś niedobry scenariusz, ktoś nie powiedział, że milczałem. Więc mówię. Mówię to teraz panu i mówię do ludzi, którzy mają podobne do mnie poglądy. Trzeba zawczasu mówić. Nie ma co sobie robić złudzeń. Pluralizm jest naszą wartością. Czyli my musimy występować w imię pluralizmu. Dla nas interesem jest silna opozycja. Nie dlatego, że ja na przykład popieram opozycję. Tylko dlatego, żebyśmy mieli wybór w razie czego. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia z takiego strukturalnego pesymizmu, który się wtedy pojawia. Bardzo mi się podoba. No ale mamy dzisiaj takie... Nie, ale to pojęcie strukturalny pesymizm. No ale mamy takie, pojęcie. Z tego pesymizmu nie umie się wyrwać przywództwo opozycji. Grzegorz Schetyna widać, że z tym walczy, bo próbował na takim lżejszym tonie powiedzieć to przemówienie. Próbował pokazać, że wie, co trzeba zrobić. Nakreślił taktyczny plan. Ja uważam, że nie było źle. To znaczy on powiedział opozycji, co musi zrobić w najbliższym miesiącu. Ja wiem, dla kogoś to może być za mało. Znaczy, ale ja bym jednak chciał, żeby po 43 miesiącach po wyborach opozycja szła, cudzysłów, szła w lud z przesłaniem pod tytułem chcemy A, B, C, D, a nie szła w lud z przesłaniem powiedzcie, czego chcecie, to my wam 31 sierpnia powiemy, jaki mamy program. Jeśli my tak całkiem szczerze mamy sobie powiedzieć, to już powinna wrócić od tego ludu i wiedzieć, czego chce lud. Już powinni ludzie nie tylko powinni być w stolicach powiatów, ale powinni być także w miastach niepowiatowych, powinni być w środowiskach, gdzie jest grupa nauczycieli. Nie trzeba zapominać, że mała grupa takiej, powiedzmy, współczesnej inteligencji, czasem mówimy klasa średnia, a czasem to jest po prostu
prostu taka neointeligencja. Czyli wszędzie jest dyrektor ośrodka zdrowia, wszędzie jest dyrektor domu kultury, wszędzie jest rolnik, wszędzie jest bogaty rolnik, wszędzie są nauczyciele, wszędzie są grupy, do których trzeba było dotrzeć. Grupy szalenie opiniotwórcze. Czasem to też jest ksiądz. Trzeba tam po prostu pójść, pojechać, spędzić te 2 godziny i zobaczyć. Ale mamy, sam pan powiedział, już strukturalny pesymizm. Ale strukturalny pesymizm pojawia się nie na poziomie tego, że nie zrobiono, tylko na poziomie tego, że jest takie wewnętrzne przekonanie, że się nie da zrobić. Tak, się mówi, drużyna wychodzi tak, z szatni, że przegrała już tych, szatni. Pan się zna na tych sportowych, nie? Ja się bardziej znam na politycznych. Czyli na tych też się trochę znam. Przywódcy powinni pokazać ludziom realną podstawę do nadziei, do tego, żeby mieli optymizm. Żeby... Jak mają pokazać coś, czego nie widzą? Ale to musielibyśmy ich tutaj mieć przy stole i zrobić im małą psychoanalizę, czy oni to widzą, czy nie. Wystarczy by włączyć telewizor. No to na to nie mam lekarstwa. Plus wykonać parę telefonów. Mi się wydaje, że nie wiem, może po prostu powinni sobie wziąć coacha, jeśli ktoś nie ma. Znaczy, ja szczerze mówiąc uważam, że wystąpienie Schetyny nie było złe, jeśli chodzi o mobilizację. Wystąpienie Tuska w Gdańsku też nie było złe, jeśli chodzi o mobilizację. Chociaż było komunikatem, że Tusk nie wraca do krajowej polityki. Mhm. To z drugiej strony. Ale mobilizacyjnie ja tam nawet na chwilę poszedłem. Byłem tam na 2 konferencjach. Poszedłem zobaczyć, jak to wygląda, posłuchać. Miałem wrażenie jakby pozytywnego fluidu. Tylko to jeszcze nie jest polityka. To są tylko emocje. Tam był 4 czerwca, wspominanie. To jest raczej stosunek do historii. Ja miałem wrażenie, że uczestniczyliśmy w przedstawieniu, który Anglicy czy Amerykanie nazywaliby going through motions. Czyli wykonuję pewne ruchy, pewien rytuał. Ludzie oczekują nadziei, muszę wypowiedzieć pewne słowa nadziei, ale powerów w tym nie dostrzegam. Ale generalnie to będę z wami. No w każdym razie, jeśli z tym jest kłopot, jeśli kłopot jest z takim komunikatem optymizmu, że się uda, to trzeba to przynajmniej rozpisać na małe kroki. Więc uważam, że to, co opozycja może zrobić, to powtarzać swoje najlepsze elementy z programu, z kampanii, bo oni mieli dobre elementy w programie. Czyli przede wszystkim mówić o zdrowiu, mówić o seniorach, mówić o edukacji, dawać konkretne recepty i próbować to, ja lubię takie słówko, destylować na taki bardzo prosty komunikat. Czyli zrobić z tego wszystkiego takie 500+, żeby to ludziom zostawało w głowie. Tylko to się robi poprzez powtarzanie. A powtórzyć to trzeba 100 razy na arenie krajowej albo 1000. I żeby parę, się w głowie ułożyło. Żeby się ułożyło i żeby się samemu ułożyło temu, kto to mówi, bo to tak działa w polityce. A po drugie, trzeba to powtórzyć w tych kilkuset miejscach, gdzie pojadą przedstawiciele opozycji, nie martwiąc się, że tam przyjdzie do nich po 3-4 osoby. Ale tak to jest. Oni powinni powołać sobie, mówię o opozycji, jakiś taki kurs imienia Przemysława Gosiewskiego. Ja pamiętam, jak Przemysław Gosiewski dla PiSu zdobywał... Kurs pracy organicznej. Pracy organicznej. I pamiętam, ja wtedy zajmowałem się taką polityką codzienną, praktyczną i miałem okazję z nim trochę jeździć po Świętokrzyskiem. I to mi zostało w głowie do końca życia, że trzeba wykonać te prace. Świętokrzyskie, pamięta pan, uchodziło za czerwone województwo. I stało się pisowskie. A dzisiaj jest pisowskie nawet już bez udziału PSL-u. Oczywiście jest druga kwestia. Czy opozycja przeanalizowała metodę prowadzenia walki wyborczej po stronie PiSu, też tą taką, że tak powiem, wysokobudżetową? Bo mam podejrzenie, że szczególnie przy nauczycielach było to widać i taka jest sugestywna plotka w mieście, że tam stosowano bardzo wyrafinowane metody walki wyborczej, wpływania na postrzeganie pewnych zjawisk za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem specjalnych akcji internetowych. Więc, przepraszam, mam czasami wrażenie, że opozycja tutaj jest trochę w tyle za PiS-em, także technologicznie. To jest w ogóle ciekawe, bo PiS, który jest przez wielu postrzegany jako partia mentalnie analogowa, jeśli chodzi o kampanię, co absolutnie cyfrowa, a postrzegany często opozycja przez niektórych jako cyfrowa, jest szalenie analogowa. Oni, jeśli chodzi o kampanię, są tam 3D czy 4D, nie wiem ile teraz już jest D. Jest 5D, tak? Albo nawet są 6D. Proszę zwrócić uwagę, że to jest tendencja. Partie prawicowe, populistyczne i tak dalej na świecie są bardzo w tej chwili wyrafinowane w tych działaniach. Mówię o Trumpie, mówię o Netanyahu, to tam trzeba szukać tych ekspertów, którzy dobrze wiedzą, jak oddziaływać także na mózgi wyborców, prawda? To zresztą jest, nawiasem mówiąc, strasznie poważny problem dla dzisiejszej demokracji, prawda? Że są negatywne emocje, że można wywoływać pewne reakcje, że można wywoływać pewne zapotrzebowanie i natychmiast je zaspokajać. No to nie wiem, jak się robi. Na to na pewno są potrzebne duże pieniądze. Opozycja ma na to chyba pieniądze, bo partie są u nas dotowane. Tym niech się martwi opozycja. Natomiast mogę powiedzieć, że ten kurs imienia Przemysława Gosiewskiego, czyli pojechanie do ludzi, nie krępowanie się tym, że gdzieś przyjdzie 2 czy 3 osoby, tylko zagadanie z każdym nauczycielem, zagadanie z każdym szefem domu kultury, pojechanie do rolników,
czytelnika, no to wymaga takiej, wie pan, to jest oczywiście trudne, szczególnie w wakacje, kiedy człowiek ma ochotę tam w te Bahama spodenki się ubrać i, nie wiem, zapalić ciszę, coś tam innego zrobić przyjemnego, a musi jechać, bo to tak dzisiaj jest przed opozycją, że muszą jechać. Dobrze, czy widzi pan, wrócę do pytania, racjonalne argumenty za możliwością wygrania przez opozycję najbliższych wyborów? Znaczy, wie pan, to co w życiu się moim zdaniem mimo wszystko sprawdza, także w takich czasach wielkich manipulacji wyborczych, to jest taka koherentna postawa. Czyli na przykład, to było widać, to jest to, o czym mówiłem w odniesieniu do ostatniego weekendu. Jeśli jestem tak otwarty, jeśli faktycznie chcę równości i takiego, no, żeby te mniejszości miały się lepiej w Polsce, żebyśmy mogli pokazać, że jesteśmy takim zachodnim społeczeństwem, to trzeba też mieć w sobie taki luz i otwartość, żeby też wtedy, kiedy katolicy poczują się jakoś dotknięci, powiedzieć, jestem z wami. Te koherencje ludzie docenią, naprawdę. Czyli żeby to, co na ustach, było w sercu i w działaniu. I to, tym można wygrać dzisiaj, dlatego że po drugiej stronie jest wiele nieszczerości. To, co ja odbieram na przykład w mediach, prawda? Jest wiele nieszczerości, jednostronności, widzę, co się dzieje, pan to widzi. Wie pan, my, to politycznie nas to wkurza, ale to nad tym też trzeba boleć, bo Polska z tego długo nie wyjdzie, na przykład w jakim stanie jest dziennik telewizyjny. Strasznie poważna rzecz w ogóle, nie? Strasznie poważna rzecz, jakie to robi zmiany w głowach wyborców, którzy są przekonani, że wciąż są krytyczni, że wciąż wybierają, a już dawno nie mają wyboru. Więc na to trzeba odpowiedzieć na przykład krytyczną postawą, umieć powiedzieć, że coś się nie udało, być szczerym. To da pewien efekt, da pewną moc, tylko musi być w masie. Jakiś sekretarz generalny tam musi siedzieć i pilnować, żeby oni pojechali, żeby codziennie mieli te 6 spotkań, a nie 2. Czyli gwarancji żadnych nie ma i racjonalnych argumentów, ale są racjonalne zachowania. I na dzień dobry, uczciwość i praca domowa. I pokazać, że to, co się ma na ustach, to się ma też w swoim działaniu. I to będzie wielka przewaga nad wszystkimi innymi. Zobaczymy, w jak długiej albo krótkiej perspektywie broni się szczerość, ale czym szybciej zaczniemy, tym szybciej zobaczymy. Miejmy nadzieję, że opatrzność jeszcze raz Polski nie opuści. To już jest wersja desperada. Paweł Kowal, serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Najnowszy Newsweek. Serdecznie polecam Państwu najnowszy Newsweek i raport właśnie o tym, co się dzieje, kiedy siedzimy w czwórkę przy stole i wszyscy bawimy się, gramy, przeglądamy swój telefon komórkowy. Nikt się nie kłóci, żadnego dramatu nie ma, a rodzina się dokładnie w tym momencie rozpada. Bardzo często kroczek po kroczku. W tym numerze Newsweeka także specjalny dodatek o sztucznej inteligencji i ciekawy materiał o zakończeniu wiosny. Powiedzmy, żeby to była metafora przez małe W Roberta Biedronia. Czyli jak z wielkiej obietnicy, z wielkiej nadziei stało się. No właśnie. To wszystko dziś, drodzy Państwo. Powodzenia życzę w walce z upałami. Do zobaczenia za tydzień.